Piotrze, czy ufasz mi? Ciekawe pytanie. No nie, no wiesz co, no generalnie tak. No właśnie, dzisiaj kochani o zaufaniu, może nie drugiemu człowiekowi, ale przede wszystkim zaufaniu Panu Bogu. O tym chcielibyśmy powiedzieć, które przekłada się na zaufaniu wobec innych ludzi. Tak więc chodźcie z nami, zapraszamy na nowy odcinek. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga, oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica pańska. Niech mi się stanie według słowa twego. Wtedy odszedł od niej anioł. Tak, moi kochani, czytamy Ewangelię, którą tradycja Kościoła nazywa zwiastowanie. I my często sobie tak cukierkowo przedstawiamy to zwiastowanie, że Maryja czekała na tego anioła i nie mogła się doczekać. I było to takie, jest, w końcu przychodzi anioł, żeby zwiastować mi ten... Ze skrzydełkami, żeby zwiastować mi tę nowinę, o której wiedziałam wcześniej. Ale czy Maryja się spodziewała? Maryja się nie spodziewała. I Maryja dla mnie jest kozakiem w tym fragmencie ze względu na to, że ona upraszcza i sprowadza całą tę górnolotną wizję, którą my sobie kształtujemy w naszej głowie, do tego, co jest bardzo przyziemne. Właśnie czym? Tym pytaniem: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? O, bardzo logiczne, bardzo sensowne pytanie, rozumowe takie byśmy nawet powiedzieli. Krótko mówiąc, Maryja wiedziała, skąd biorą się dzieci i zadaje bardzo logiczne pytanie. I nie uzyskuje odpowiedzi, której się spodziewała, którą oczekiwała. Uzyskuje coś, co wprowadza ją może w jeszcze większe zakłopotanie i zamieszanie. Uzyskuje odpowiedź: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię cieniem. Mhm. Czyli takie znowuż górnolotne, ale zapraszające Maryję do tego, żeby zaufała. Zaufała Bogu ze względu na to, że Bóg będzie z nią. No to jest, myślę, istota w ogóle, nie? Wspólnoty, zaufanie. Ale zobacz tutaj, kiedy mówimy o Duchu Świętym, to prowadzi to też nas do naszego sakramentu Chrztu Świętego, bo tam też otrzymujemy dar Ducha Świętego, nie? A sakrament Chrztu wprowadza nas właśnie do rodziny, do wspólnoty, do Kościoła, czyli tu też mamy uczyć się czy doświadczać tego, co znaczy otworzyć swoje serce, co znaczy zaufać Bogu. Dokładnie. I my czasami sobie też wyobrażamy Maryję jako tą, która no jest całkowicie poza nami, że ktoś, kto w ogóle nie jest wobec nas podobny, ani my tym bardziej wobec niej. No i trochę w tym racji mamy, bo ona jest bez grzechu, a my to tak niekoniecznie, ale Maryja jest dla nas tym wzorem, wzorem nowego człowieka, i Maryja jest właśnie człowiekiem i z człowiekiem pozostanie zawsze i była od samego poczęcia, więc gdy chodzi o Maryję, to ona jest dla nas wzorem, jak mamy postępować. I warto, żebyśmy po prostu wzięli ją jako przykład i uwierzyli w to, że przede wszystkim jestem człowiekiem, tak jak Maryja. Druga sprawa, uwierzyli w to, że Bóg daje mi tę samą łaskę, co dał niepokalanej, bo dał nam sakramenty i dał nam siebie całego właśnie w sakramentach. Mhm. Czyli chodzi tutaj o ten skok zaufania. I czasami to zaufanie wobec Pana Boga jest naprawdę wielkim ryzykiem, jakimś takim, można powiedzieć, hazardem w dobrym tego słowa znaczeniu, że ja coś ryzykuję, ale właśnie mam obietnicę.
obietnicę od Pana Boga. Zapraszamy Was do tego, abyście w tym Adwencie spoglądali na Maryję i uczyli się właśnie od niej tego zaufania Bożej woli. I niech też Maryja, jako ta, o której powiemy, że jest naszą orędowniczką, będzie dla nas tą przewodniczką w takiej otwartości na Chrystusa właśnie w tej wspólnocie, gdzie to jest bardzo ważne, by wspólnota jakoś prowadziła nas też do takiego zaufania. Czyli skaczmy, by zaufać. Z Bogiem. Z Panem Bogiem.